Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Witam was w wspaniałej BMW M5, a dzisiaj porozmawiamy sobie o naszych oczekiwaniach co do Forzy Horizon 5. I słuchajcie, ostatnio wrzuciłem posta, pytając się was, jakie są wasze oczekiwania co do Forzy Horizon 5. I komentarzy jest ponad 500. No fakt, niektórych poniosła trochę fantazja i niektóre komentarze, niektóre takie oczekiwania co do gry są, no, przesadzone, umówmy się, ale dużo z was, dużo osób napisało bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, co mogłoby się w Forzie pokazać i byłaby to też, myślę, że fajna kopalnia wiedzy dla twórców, gdyby dotarli do naszego filmu, nie? Gdyby ktoś im przetłumaczył mój film, czy tam wasze komentarze na język angielski, żeby mogli coś, wiecie, wcielić w grę z tych pomysłów, bo to na pewno będą fajne rzeczy. Jakieś fajniejsze Zantasz napisał, kurde, nie wiem, czy powinienem czytać te niki. W każdym razie najwyżej oceniana opcja to jest tak, więcej ciekawych spotów do zlotów, na przykład jakieś parkingi piętrowe czy parking pod Tesco. No takich parkingów tutaj mamy trochę, co prawda nie są to jakieś fantastyczne, takie wiecie, asfaltowane, nie ma tych asfaltowanych parkingów jakoś bardzo dużo. Trochę ich jest, jest gdzie się spotykać pod jakimiś domkami w mieście, gdzieś tam można znaleźć jakiś taki parking. No ale faktycznie brakuje takich dużych, nie, parkingów. Brakuje coś w stylu, jakbyśmy mieli przed na przykład jakimś właśnie Tesco, jakiś taki wielki parking. Brakuje trochę takiej mapy bardziej ETS-owej, no nie? Tak żeby więcej tych takich ludzkich detali było. Jakichś sklepów, jakichś supermarketów, czegoś takiego, co my znamy z naszych takich polskich zlotów chociażby, nie? No bo u nas w Polsce jest, było organizowane bardzo dużo różnych takich zlotów i dzikich, i takich oficjalnych, i takich wysokobudżetowych, i bezbudżetowych, nie, nielegalnych. Jest tego naprawdę dużo, praktycznie w każdym mieście coś się dzieje, nie? W każdym mieście i nawet w mniejszym mieście dzieją się jakieś spoty, zloty. Także tego jest dużo i fajnie by było, jakby się mogli coś takiego odzwierciedlić także i w Forzie, nie? Czyli jakby były jakieś tam faktycznie te parkingi piętrowe, chociaż parkingów piętrowych, no to szukać już tylko w takich naprawdę dużych miastach, nie? To myślę, jeśli chodzi o Polskę oczywiście, to myślę, że byłby to fajny klimacik. Dużo razy spotykaliśmy się tak chociażby w GTA Online na parkingach piętrowych i naprawdę klimacik jest wtedy fantastyczny. Ojej, jakiś normalny nick. Szumi. Szumi napisał, mogliby dodać Tokyo Drift, dodatek? Przeczytam wam całość. Jak teraz do Forzy Horizon 4 jest dodatek Lego, to do piątki mogliby dodać Tokyo Drift. Znaczy, tutaj jest taka mapa driftowa, nazywa się Fortune Island, no nie? I twórcy od samego początku mówili, że ta mapa skupia się na drifcie. Więc można powiedzieć, że takie swoje założenie spełnili, nie? I dodali taką mapę typowo driftową i faktycznie driftuje się tam fantastycznie. Jest dużo różnych serpentynek, dużo różnych takich miejsc, gdzie no można się nacieszyć tymi driftowymi samochodami. Mamy dużo takich samochodów, które nadają się do zrobienia na drift, a także specjalne samochody driftowe już pretuningowane i można wziąć te samochody i naprawdę wyszaleć się na tej mapie. Ona nie jest jakaś ogromna, nie jest taka duża jak ta mapa podstawowa, nie? Ale jest fajna do driftu i ja wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o mapę z Tokyo Drifta, to pewnie masz na myśli takie wysokogórskie wspinaczki serpentynkami, driftując przy okazji, no nie? Poniekąd jest to właśnie na tym Fortune Island, no ale jednak jest to Wielka Brytania, a nie jakieś tam zalesione, kręte wzgórza. No, brakuje trochę tego. Jest masa dróg na świecie, takich fajnych, pokręconych, gdzie naprawdę można wjechać bardzo, bardzo wysoko i chciałbym, żeby coś takiego w Fordzie też było, że wiesz, wjeżdżasz driftem na jakąś mega, mega wysoką górę i widzisz widok z tej góry. Tutaj można wjechać, wiecie, pod różne tam wzgórza i góry większe i mniejsze, ale generalnie one nie są aż takie duże i no, nie ma przeważnie drogi asfaltowanej. No jest to Wielka Brytania, no.
fajnie zrobili tą Wielką Brytanię, bo w rzeczywistości tak ładnie tak ten kraj nie wygląda. Ale jednak, no, chciałbym, żeby było coś bardziej malowniczego. Nawet nie musi być Japonia, nie musi być jakieś tam, wiesz, tylko żeby to było miejsce naprawdę jakieś, na przykład Rumunia, o. Chociaż tam akurat nie znajdziemy za dużo chyba parkingów piętrowych, jak myślicie? Nie wiem, nie byłem jeszcze w Rumunii, ale wiem, że tam są fajne takie drogi, kręte, górskie, jakieś takie przełęcze, bardzo, bardzo malownicze. Widziałem, chociażby, o, jeździłem w Assetto Corsie, jest bardzo fajnie mapa odwzorowana właśnie z Rumunii i można sobie pojeździć po tych górach. Ekstra to wygląda. Erdbat TV napisał: piękne krajobrazy, to już powiedzieliśmy, kręte górskie drogi do driftu też już powiedzieliśmy, lepsze bodykity, no nie zaszkodziłyby, chociaż ja ostatnio, osobiście, nie? Może ktoś z was lubi takie bodykity sobie dodać do samochodów, ja lubię taki bardziej standardowy ostatnio wygląd aut, no ale wiecie, fajnie czasami jest tam coś dodatkowo sobie pomodyfikować, pozmieniać w aucie, jak najbardziej. W Fordzie Horizon 4 już tych bodykitów, no mieliśmy trochę, nie? W różnych autach. I też się powiększył wachlarz tej modyfikacji wizualnej. To pod tym względem tutaj jest lepiej, ale jakby coś dodali więcej, to by było spoko. Co natomiast napisał Erdbat TV w komentarzu, to jest ray tracing. Zobaczcie, grafika w Fordzie Horizon 4 jest fantastyczna, jest piękna, no nie? I można powiedzieć, że z czystym sumieniem, że jest realistyczna, jak się, nawet można zrobić praktycznie jeden do jednego zdjęcia jak z prawdziwości, nie? Jak się dobrze wybierze kadr, ujęcie zrobi, jakby ciężko odróżnić niekiedy, czy to jest z rzeczywistości, czy z Fordzy, nie? Takie zdjęcia można zrobić, a ta gra nie ma ray tracingu, nie ma jakiejś ultra realistycznej grafiki, nie? I takie zdjęcia można zrobić. No generalnie ładne zdjęcia można zrobić też i w The Crew, które... The Crew 2, no, The Crew 2 ma grafikę taką dyskusyjną, bym powiedział, a są ludzie u nas na grupie na Facebooku, którzy robią takie zdjęcia z tej gry, że to jest po prostu szok, nie? I niedowierzanie. Ja jak na to patrzę, a potem wbijam do tej gry, to jest takie zdziwko. Natomiast do nas to tak troszeczkę nie dociera, nie? Bo widzimy tą grę i Forza jest jedną z najładniej wyglądających gier wyścigowych na rynku obecnie i ciężko sobie wyobrazić coś ładniejszego, nie? Ale widzimy na przykład, jak zmieniają się gry, jakieś tam strzelanki czy gry, które już obecnie obsługują ray tracing, jak zmieniają się przed ray tracingiem i po ray tracingu. Jakby gra cieni i oświetlenia bardzo, bardzo dużo daje i gdyby to jeszcze zrobili spece od Forzy, boję się pomyśleć, jakby to wyglądało, ale podejrzewam, że to będzie totalny obłęd. Dodajcie do tego jeszcze nowego Xboxa X, który, mam nadzieję, że w ogóle Forza Horizon 5 nie wyjdzie już na Xbox One. Okej? Bo jeśli wyjdzie, to okaże się, że grafika będzie musiała być troszeczkę gorsza, że ta szczegółowość terenu będzie musiała być troszeczkę gorsza, nie? Albo na przykład na Xboxie One będzie tylko, nie wiem, 30 FPS-ów, nie? Chodzi mi o to, że jak będzie nowa Forza, żeby były te wszystkie smaczki graficzne z nowych konsol. Ray tracing, jakaś wyższa szczegółowość, żeby wykorzystać tego Xboxa w 100%, a na PC-cie, żeby było jeszcze piękniej. O tak, to może być fantastyczne i zdecydowanie popieram, żeby był ray tracing i taka większa szczegółowość. Tutaj w Fordzie Horizon 4 możemy już grać sobie w 4K, w 8K chyba nawet można sobie tutaj taką rozdzielczość odpalić, z tym, że ja nie widzę takiej potrzeby. Jest większa szczegółowość w 4K. Myślę, że takie 1440p dla ludzkiego oka jest w porządku. Chociaż grałem na dużych wyświetlaczach 4K, jak byłem trochę od nich oddalony i miałem grę odpaloną w 4K. I no, większa szczegółowość jest zauważalna, tak? Ale nie jest to coś, co, na co będziemy chyba tak zwracać uwagę na co dzień grając w Fordze. Tak mi się wydaje, no. Różnica między 720p a 1080p jest duża, natomiast między 1080p
A 4K, jak masz ekran od siebie oddalony troszeczkę, tak powiedzmy jak teraz ja mam gdzieś 1,20 m oddalony od głowy, no to chyba nie będzie robić aż tak dużej różnicy. Chociaż na pewno to będzie na plus. No ja tutaj gram cały czas w 1080p w Fordze i mi to wystarcza. Gdzie ja tu zajechałem? Patrzę, że mam tu jakieś niepoodkrywane drogi na tej mapie. Nieźle. Czekuś napisał, żeby w końcu były Passaty. No tak, ja już to mówiłem wielokrotnie, że fajnie jakby się pojawiły takie zwykłe auta, jakieś diesle, więcej dźwięków samochodów, tak jak Piotr napisał wyżej, gdzieś tutaj. Tak, Piotr napisał, że fajnie by było, jakby było więcej dźwięków tych samochodów, nie? Czyli jakiś tam dieselek, nie dieselek, jakieś takie zwykłe auta jakby się pojawiły, to też by było spoko, nie? Fajnie by było, jakby dodali migacze, awaryjki, żeby można było pograć bardziej realistycznie. Właśnie, czy chcielibyście zobaczyć coś w stylu roleplay? Żeby odgrywać jakieś role, żeby więcej takich elementów RPG się pojawiło? Że na przykład, o, wiecie co by było fajne? Jakby można było wybrać, albo chcesz grać realistycznie, albo chcesz grać bardziej arcade'owo, nie? W wielu grach wyścigowych czy symulatorach można wybrać coś takiego i tutaj też jest taki tryb, że gramy arcade'owo albo realistycznie. I ten tryb realistyczny to jest generalnie tryb, którym ja nigdy nie gram, bo jest dziwny. Dziwnie się jeździ na kierownicy wtedy w tę grę. Ale jakby dodali taki tryb realistyczny i podczas tego trybu realistycznego mamy kierunkowskazy, światło awaryjne, sterowanie samochodem, wiesz, podłączamy sobie jakiegoś button boxa, nie? I możemy sterować tym samochodem albo zmapować sobie inaczej przyciski na kierownicy czy na padzie. To by było super! I gdyby jeszcze na przykład dodali do tego opcję, że kończy nam się paliwo, no bo nie oszukujmy się, skoro mamy takie wszystkie te sportowe samochody tutaj w Fordzie, nie ma żadnego zwykłego samochodu, nie? Wszystkie są wypasione, albo super unikalne, albo jakieś tam kosmiczne, nie? Nie ma tutaj zwykłych aut i nie wiemy tak naprawdę, ile te samochody palą, nie? I tak się napalamy, gramy sobie w Fordze i tutaj jest jakiś fajny samochód, nam się podoba. Idziemy potem do sklepu, kupujemy go, czy tam do jakiegoś dealera kupujemy używanego. I jedziemy nim, a potem takie zdziwko, jakie to ma spalanie, nie? Albo patrzymy sobie na jakieś tam wykresy, czy na jakieś statystyki tego samochodu i okazuje się, że spalanie jest kosmiczne i od razu nam się tego samochodu odechciewa, nie? No, potrafi to odstraszyć, wierzcie mi. No i właśnie przydałoby się tutaj coś takiego, żebyśmy mogli sobie włączyć spalanie, nie? Żebyśmy mogli spalać faktycznie to paliwo, a nie mieć go nieskończoną ilość. Żebyśmy musieli sobie jechać na stację benzynową, albo mieć jakiś dodatkowy zbiornik paliwa, czy coś takiego. Że wiesz, zrobisz dwa okrążenia na Goliacie, musisz zmienić opony w Aventadorze, dotankować go, nie? Coś takiego, żeby pojawiły się takie opcje. Ale żeby też twórcy Fordzy dodali nam jakieś takie możliwości RPG, nie? Żebyśmy mogli jakoś rozwijać swoją postać, coś takiego, myślę, że byłoby fajne, bo na dłuższą metę, jak już sobie pozdobywasz parę furek, wiesz, masz dużą ilość kasy, to właściwie w tej Fordzie nie ma co robić, nie? Jakby dodali coś, no nie mówię, żebyśmy musieli robić napady, jak w GTA, ale jakby dodali coś takiego właśnie jak w GTA Online, nie? Żeby ta gra faktycznie, żeby to online faktycznie żyło po jakimś czasie. Nie jestem w stanie teraz wymyślić, co by tutaj działało w Fordzie dobrze,
Ale no na pewno twórcy Fordzy mogliby coś takiego wymyśleć, nie? Żeby nas jakby przykuć bardziej do tej gry, żeby ona sprawiała, że my chcemy do niej wrócić, nawet jeśli odblokujemy już wszystko i kupimy wszystko, to żebyśmy chcieli razem jakoś ze sobą gdzieś tam rywalizować, współgrać czy coś takiego, nie? Jakoś robić jakąś misję razem, na przykład nie tylko się ze sobą ścigać, ale też coś z tymi samochodami robić tak więcej, nie? Kojarzycie na przykład ten film Baby Driver, jak gościu tam zapierniczał Subarką, nie? Wyobraźcie robić sobie coś takiego w Fordzie i faktycznie, że musimy kogoś gdzieś tam zabrać z banku. Tutaj są takie misje fabularne, ale kurczę, to jednak nie jest to, nie? To jednak nie jest ten klimat, którego byśmy oczekiwali. Janusz Gaming napisał: tuning jak w Need for Speed Heat, bo tam to było mistrzostwo pod tym względem. Ej, zgadzam się, tuning w Need for Speed Heat to jest coś, chyba czego długo oczekiwaliśmy po grach wyścigowych, nie? Jakby genialnie ten tuning wyglądał w Hicie. I gdyby w Fordzie można było sobie modyfikować dźwięk silnika, jakby poprzez modyfikację wydechu, no nie? Tak jak się to robi w rzeczywistości i jakby robić różne takie rzeczy z samochodem jak w Hicie, dać jakieś szalone wydechy, nie? Żeby była taka opcja, nie we wszystkich, ale w niektórych samochodach, żeby można było je jakoś tam mocno przerabiać, jakieś żeby można było na przykład robić jakieś super konstrukcje samochodu. To by było spoko. Wyobrażacie sobie coś takiego? W Need for Speed Payback były takie super konstrukcje, że masz jakiś samochód i dajesz bodykit na przykład jakiś tam offroadowy, nie? Samochód zmienia się totalnie. Ja myślę, że twórcy Forza Horizon 5 zaskoczą nas pozytywnie, bo Forza Horizon 4 w stosunku do trójki poszła bardzo, bardzo, bardzo do przodu. I jeśli chodzi o rozgrywkę wieloosobową i o to, ile mamy tutaj nowych opcji, a także duży postęp był w stosunku Forza Horizon i Forza Horizon 3. Forza Horizon 3, pierwsza Forza Horizon, która pojawiła się na PC-cie, nie? I zrobiła furorę dosłownie. Jakby dużo elementów jest tutaj do dopracowania. Ja bym na pewno tutaj Force Feedback chciał, żeby był poprawiony w Forza Horizon 5, żeby troszeczkę lepiej się grało na tych kierownicach, lepsze było wyczucie, żeby był tak precyzyjny, jak jest na przykład w Assetto Corsie czy w Dercie Rally, coś takiego, żeby lepiej się na tych kierownicach grało. I tak jest dobrze, bo jest też duża poprawa w stosunku do Forza Horizon 3, ale żeby w tej piątce jeszcze troszeczkę to poprawili, tak żeby driftowało się, wiecie, bardziej precyzyjnie, żeby sterowało się te samochody intuicyjnie, bo ludzie mówią, że Assetto Corsa to jest trudna gra. I fakt, jak się tam już weźmie takie super auta i chce się robić jakieś niesamowite drifty, to jest trudno, jak masz taki, wiesz, mocarny samochód. Trudno go opanować, nie? Ale samo driftowanie, samo uczenie się driftowania jest łatwiejsze w Assetto Corsie, dlatego że jako kierowca masz do czynienia z różnymi samochodami, nie? I jak wbijasz do Assetto Corsy, to tamten force feedback jest tak realistycznie zrobiony, że tak jakbyś jeździł w rzeczywistości, tylko że driftujesz. I nawet czując niektóre rzeczy na kierownicy, jesteś w stanie jakby wiedzieć, jak samochód się zachowa w pewnym momencie. W Fordzie tego nie ma, tutaj jest jakby wszystko odwrotnie, jakoś inaczej. I bardziej driftuje się tutaj samochodem pod kątem tego, jak ty go widzisz, na przykład z tej kamery z tyłu, nie? A w Assetto Corsie wszystko możesz robić i właściwie lepiej się robi na tej kamerze z kokpitu. I driftuje się tam łatwiej, powiedzmy, samochodem, który ma 300 koni mechanicznych, nie? Tutaj jak masz samochód, który ma 300 koni mechanicznych, to w ogóle nie podriftujesz, no. Jest, właśnie ta Forza jest z jednej strony jest taka realistyczna, z drugiej strony no nie do końca. Tak teraz na przykład mogę sobie skręcać samochodem tak jakbym jechał 30 na godzinę, a jadę 100, nie? Ta prędkość też nie jest tutaj dobrze odwzorowana moim zdaniem, tak dziwnie to wygląda, nie? Jakby chciałbym, żeby chociaż poprawili ten force feedback i te odczucia z jazdy na kierownicy, chociaż wiem, że to nie jest ich główny target, bo jak powiedziałem wcześniej, oni się skupiają na graczach casualowych, na takich osobach, które grają sobie na padach gdzieś tam na konsoli, chcą odpalić sobie jakąś kolorową ścigałkę, a Forza jest kolorowa, jest taka tęczowa, no i jak najbardziej
takich graczy jest po prostu najwięcej, nie? A tutaj chodzi też o biznes, żeby ta gra sprzedała się jak największej rzeszy osób. Dużo pisaliście o tym, żeby pojawiło się Tokio, Japonia, żeby był ten normalny ruch europejski prawostronny, żeby... No, Tokio i ruch prawostronny to się nie spina. O co tu chodzi? Jak ja mam to zabrać? Bosko, kurde. Patrz, trzymam się. O, o, o. I co teraz? Co się tutaj... Chyba koniec, ale tabliczkę zebrałem. Kto ją tutaj tak ustawił? Cholera. Forza Horizon 4 to jest naprawdę dobra gra i dopracowali ją, zrobili naprawdę niesamowitą robotę i robią nadal, cały czas ją ulepszają. Jeśli piątka wyjdzie, to od razu ją kupuję. Fantastyczna. Fantastyczna jest czwórka i myślę, że piątka też będzie fantastyczna. Wiecie, czwórka miała swoje potknięcia, jest dużo różnych procesów, nad którymi trzeba zapanować, gdy się tworzy tak skomplikowaną grę i tak dopracowaną. Natomiast tutaj widać, że oni po prostu cały czas nad tą grą pracują, cały czas ją ulepszają i cały czas, mimo tam różnych pojawiających się błędów, ona działa coraz lepiej i coraz lepiej się uruchamia, jakby ona się teraz już uruchamia doskonale, ona po prostu na początku, jak była premiera, to miała po prostu problemy wieku młodzieńczego, nie, ta gra. Teraz już działa fantastycznie, ale... Tak pierwszy rok to były jakieś tam problemy, okazjonalnie się u mnie pojawiały, ale dużo osób pisało, że no mają straszne problemy z tą grą, nie? Więc no jestem w stanie zrozumieć, że były. Z trójką było bardzo dużo problemów. Pamiętam, że na PC-cie ciężko to działało, a czwórka już działa fantastycznie, dużo lepiej niż trójka. Mniej się wiesza, w ogóle na początku jak była premiera to dużo było takich crashów, że grasz i nagle gra ci się jakby minimalizuje, a tak naprawdę się wyłączyła, nie? Jeśli mówię tutaj o graniu na PC-cie. Ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, czwórka, i myślę, że możemy być spokojni o Forza Horizon 5, że no myślę, że też będzie w porządku. Że nie ma tutaj jakby za dużych oczekiwań też robić, nie? Że tam pojawi się to czy tamto, ale pomarzyć można, nie? A może, nigdy nie wiesz, dowie się ktoś z działu technicznego Forza Horizon 5. Ja tak czuję, że niedługo będzie jakaś zapowiedź piątki. Coś tak mnie dochodzą jakieś plotki, takie słuchy z branży, że gdzieś ta piątka już w powietrzu wisi. Ale nie mogę wam więcej nic powiedzieć, bo sam nie wiem, nie? A nawet możliwe, że gdybym coś już wiedział, to miałbym jakieś embargo informacyjne, też bym nie mógł informować. Ale póki co nic nie wiem, więc mówię tylko takie moje spekulacje, że coś tutaj w powietrzu wisi. Gdzieś tam jakieś info usłyszałem, że ma być głośno niedługo o Forzie Horizon, ale nie wiem, no, znaczy słyszałem tylko, że o Forzie, ale czy o Horizon? Czy o której Forzie, czy coś ma się w czwórce wydarzyć, tego nie wiem. Szacuję, że to może być coś już o piątce, nie? No ale to traktujcie tylko jako plotasa. Jako plotkę, jako niepotwierdzone info, jako takie moje widzimisię, mi się wydaje. Porozmarzyliśmy się dzisiaj? Fajnie, że byliście na tym odcinku. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. No i do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się, hejas.